I am Adam. Booster, cooling system, sensors, we're all looking fine. Yeah. We just need to be careful with the power overload. Coś mnie skanuje zza ściany. Quick time event. Czekam. Wow, what's wrong? Co to było? I thought I heard something. To wyglądało jak jakiś typ, nie wiem, jakiś manekin albo coś takiego. Taka creepy lalka, która będzie po prostu odwracać głowę. Ale bym chciał, żebyśmy trafili teraz do jakichś horrorowych tuneli, nie? Wow. I w bojowym nastawieniem. Bukłak też już mamy na maksa. Miecz? Miecz jeszcze nie. Siądźmy. A może najpierw jeszcze skillki? Mamy skillki? Jeden skill point to mi nie pomoże w tym momencie. Creepy są te. Lily, te ładne pomieszczenia. Have you heard anything from Adam? Nothing yet, I'm afraid. No jak on pojechał do Zionu, bo coś tam było do zrobienia, to on już nie żyje, no nie ma szans. I hope everything's all right. Albo znajdziemy go na granicy śmierci. How's the network connection with the colony going? There's no connection yet. We'll find out for sure if we go up higher. Yeah. Mistrzostwo jest, że tego drona zmieniłem w króliczka, ale to jest. Well, we've rested up. Ale to będzie jeszcze bardziej pasować, jak zrobię z Eve gotkę. No ja już dokładnie wiem, że chcę tą fryzurę z tym gotyckim czymś. Z tą taką koronką. Na górze. To jest, rozumiem, przejście dalej. Ale jak to jest dalej, to ja tam nie chcę iść. Bo tam była jeszcze jedna trasa, tylko... Tylko mnie oszukali. Goldzik? Coś będzie. We're at the elevator. Only AI with administrator privileges can use the system. Aha, o Jezu, będzie misja. The door will open if you reset the AI. Reset? Does destroying it work? Yes, of course. Yes, of course. Fajna interakcja. Wykazałaś się mądrością, Eve. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Wow, jak ja uwielbiam takie rzeczy. Wow. Wow. The atmosphere here is so unique. Mega. And it's in pretty good shape. I think it should smell nice too. Yeah, I smell flowers. But. Something's fishy. Oh, come on. These are all fake. A, pewnie jakiś aromacik. No ale co tam? Trudno. Bardzo ładne miejsce. Uuu! Snajper! Lily? Do you hear me? Lily? Lily żyje, no tylko dron umarł. Ale creepy shit. Targeting the drone first. They're getting smarter. You're definitely not ordinary. Chcę z tobą walczyć cały dzień. Chodź. Kakaty koi. No. Błąd. Wow. Nie mogłem się blokować. Zawiesiła mnie po prostu. Czy ja mam jakiś chiński strój? Zawalczymy. Czy jakiś strój, który by mi pasował do tej walki? O. No. You're nuts. No jest piękna. Przepraszam, mi wiesz, że cię zabiłem. No,
Naprawdę bardzo nie chciałem. Myślałem, że wygramy tę walkę. A oh, fuck. Nie mogę patrzeć teraz, no. Patrz, jak do mnie mówisz. Podoba mi się, że każdy strój ma też niektóre swoje animacje. Bardzo klimatyczne jest to, jak tutaj podwójny skok wygląda inaczej, że ona nie robi tego obrotu ze stopami w górze, tylko taki bardziej charakterystyczny dla tych azjatyckich gier. Muszę się znowu napalić, bo się znudziłem tą walką. Chciałbym już dotrzeć do tego samego miejsca bardzo szybko. Mój błąd. Dobrej, to co? Robimy to? Mniej używaj trójkąta, Corby. Co, nie mogę strzelać? A, nie mam Lili. Przydało mi się strzelanie teraz. Creepy w opór, nie? Taki. Tym razem jednak cię użyję. A, nie mogę tego zablokować tym. Dobra. Nie będzie takiego produkowania. O, dobra, leż. Nie wstawaj im! Chciałem, że... Bo nie mamy już możliwości za bardzo. Nie. Jesus Christ, to na motorbike. Nie mam za bardzo możliwości. Nie, o tak, dobra. Przerzuć, wylecz się. Tak, tak. Gin. Tak. Tu. Dobrze i nice. Nie ma quick time eventów, które mi się oprą. Wygram quick time eventy. Creepy shit. Szałunia. Nie wymyśliłem tego, mówił jak tak zawsze mówił. Strzałunia. Lily. Lily. Oh, it's connected. O, Eve, przebrałaś się. I can see now. What happened, Eve? It
was an Aetiba ambush. I knew it! Well, are you alright? Ale creepy shit. Yes. It was nothing. I'll give you the details on the way up. Nie zakładałem wcześniej tej sukienki, ale bardzo to pasuje, więc zostaję. Karakuri. Kurde, mogłem wygrać poprzedni pojedynek od razu za pierwszym razem. No ale to też użyłem pompy BK, więc to. Dobra, zobaczmy, czy dostaliśmy jakieś fajne sprzęty. Atak dystansowy. A niewiele, tak szczerze. Co? Jeszcze? Ale pewnie jakiś słaby jeszcze dostałem. O nie, wzmacniający szał. Nie, zostanę tak jak jestem. Przydałby mi się właśnie szybkość. Przydała mi się szybkość ataku poziomu trzeciego, ale jeszcze tego nie dostałem, więc. Tutaj dobrze by wyszło zdjęcie. Jakieś, nie? Fajnie, fajna ta panorama. Chociaż przydałoby się jakieś światło, które by na nią padało, żeby była tak jasna jak tło. Spojrzysz na mnie? O, ja podobno patrzysz czasem. Patrzy na mnie, nie? Nie? Nie patrzy? Dobra, mniejsza. Z przyjemnością, tylko muszę wiedzieć, które drzwi. Które drzwi? Tędy przyszedłem, tak? Czy nie? The Aetiba I defeated just now used a human as a host. No, that's not quite right. It'd be more accurate to say humans. Seriously? Była kupa mięsa, no? I never knew they could combine with multiple people. Maybe that's why it felt like it was more intelligent than usual. No mówiłem, kurczę, to coś co przewidziałem też. Nie wiem, czy pamiętacie, że zaraz na początku tego streama powiedziałem, czyli dla was na YouTubie na przykład to kilka odcinków temu, że istnieje szansa, że gdyby ten gatunek Aetiba pożył trochę, poistniał, to ewolucyjnie stałoby się coś, co sprawiłoby, że staną się znowu bardziej ludzcy. Czyli że zyskają jakieś takie bardziej właśnie ludzkie cechy, powróci ta zdolność do abstrakcyjnego myślenia i te wszystkie zdolności kognitywistyczne, które są ludzką cechą. Widziałem, że istnieje na to szansa, nie? Och. Myślę, że 1000 to będzie max, nie? Fotogeniczny. Całkiem fajny. Tak, możesz go założyć, no. Jest ładny. Nie potrzebuję w nim chodzić jakoś długo, ale jest fajny. Dobra, to pocznij. Zaraz jeszcze zrobimy sobie upgrade. Widzę, że nie macie za bardzo do pogadania. Ale to było na ostrzu noża ta walka. Na tym oszczu. Główny rdzeń. A czyli wracamy, tak? Tak. Aha. Kiedy zdążyliśmy coś zrezygnować? Ja nic nie klikałem. Ja nic nie klikałem. Nie wiem, o co chodzi. No, ale rozumiem. Nie, to nie był jeszcze alfa w takim razie. Czy był? Wow, jest coraz lepiej, coraz dalej. Nieprawdopodobne. Look out the window. It's Earth. No przecież patrzę. Wow. No przecież śpię. Przecież ci mówiłem, że masz spać na dworze. No przecież śpię. But when you're down there, it's all grey or wasteland. No w sumie jak się stąd patrzy, to też wszystko jest szare. To jest takie bezkolorowe, wszystko wygląda jak pustynia. Space looks blue too. But when you're up here, it's darkness in all directions. Hmm.
No uśmiecham się od ucha do ucha, jak gram, nie? Bardzo fajnie ładuje ta muzyka taką energią do gry dalej. Drop? Spoko. No mogę stać i patrzeć cały czas. Chociaż nie, pewnie muszę iść dalej, nie? Tak, przepraszam, ja myślałem już teraz. Siedzimy i czekamy, aż dojadę. A jednak. Nie mogę tego otworzyć? Don't worry. There must be another way up. A winda też, kurczę, dostanie się na jakąś taką stację. To była Alita, tak? Alita? Ja to jako film kojarzę, ale wiem, że był też, była też manga. Prawdopodobnie taka, którą chętnie bym przeczytał. To pewnie nie działa. Of course. Och! Halo, ale ja teraz nie mam jak... Okej. No nie wiedziałem, co tu się wydarzy. No kto to... Halo! I znowu zajechał. Ale te piosenki czasem moim zdaniem nie pasują aż tak dobrze do klimatu miejsca. Na przykład już moim zdaniem powinna się zmienić. No, jestem nad jakąś przepaścią pełną, nie wiem, rozgrzanego paliwa czy czegoś. A, tam było przejście, halo! No dobrze, żebym cię nie zrzucił. Dobra, no ale już wszystko mam ogarnięte pod tym kątem. Już nie będę przebierał w tej chwili. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę zmienić fryzurkę chociaż raz, no bo nie zrobię z niej gotki, jak jest blondynką, come on. Lily, have you tried connecting to the colony network? I'm still not picking up a signal. It's like there's some kind of invisible barrier between this place and the colony. It's highly likely that the Alpha Nativa at the top is responsible for this. No, może być, słuchaj, może być. I'll bet that's why communications from. Ale to już zdążyłem zabić w tym poziomie dwóch bossów i to dalej żaden z nich nie był Alpha Nativa. We'd save ourselves a lot of trouble. To był jakiś zwykły przeciwnik, no bo ten najpierw ten nie Behemoth, tylko Beliar. We should find the central core just up ahead from here. Nie złapiesz się tego? Nie. Nie no, super to jest. Mega ładne. Ta ziemia taka zielona. Rozumiem, że to jakiś ocean spokojnie. Chociaż no patrząc na te lądy, może nawet nie być nasza ziemia. Albo dużo się zmieniło. Nie wiem, porozwalali kontynenty na kawałki. No bo nie widzę innej opcji. No to raczej nie były nasze kontynenty, tak myślę. Może jesteśmy na tyle, jakby nisko jeszcze. Did we make it? Wow.
Chyba, że jesteśmy tak nisko jeszcze, że widzimy jakieś wyspy, a nie kontynenty całe. There's a strong electromagnetic field surrounding this place. It feels just like the eye of a hurricane. Podoba mi się, że jeszcze nie włączyli tej ciężkiej muzyki bossowej, więc będziemy się... Jezus! Konik? Kolejny rodzaj konika? What did you... What have you done to yourself? Kto? Aina i Tiba? A ty uważałeś... All that pain. I'll put an end to it. Ale ja nie chcę muzyki słucham, czekaj. Chwila, moment. Jak to się z muzyką zgrało, słyszeliście to? Okej, okay, nie mogę ich wszystkich zablokować. Dawaj, pompę. Specjalnego jeszcze nie zrobiłem, więc... To fajnie gra z muzyką. A nawet się aż tak źle nie czuję z tym, że dostaję. Muszę coś wymyślić z tym, żeby to nie zabijało mnie aż tak. Wydaje mi się, że widząc, że to robi, muszę zacząć po prostu biec. To powinno pomóc. Ja się za bardzo podekscytowałem tym bossem, bo to... Dobra, słuchajcie. Przepraszam, Eve. Obiecuję, że następne podejście zrobię mocniejsze. Did we make it? I see. All that pain. I'll put an end to it. Ja w takich momentach czuję, że pojedynek z bossem. Tak naprawdę forma jakiegoś tańca, nie? Kimimaro wersja Neitiba, słuchajcie. O, nie, co jest? Okej. Wow! Taki... Pomóż. Teraz to moje pole bitwy. Chcesz atakować? Zabnij dwutry. Biegnij, 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 biegnij i...
O! Dziobni z butli. Jak mnie trafi cała fala, to ja nie żyję, nie? Co robisz teraz? Potańczmy. Czuję się jak w operze. O! Zepsułem. Chciałem na niego zraszować, żeby jakby zrobić w ten sposób unik, ale bardzo nie wyszło tak jak chciałem. Muszę czasowo to bardziej skoordynować. Co to za kółko? Czemu dostałeś pierścienie Saturna? Wow! Wyleczmy się. To, że to leczy, jest mega dobre. Wow! Dziabni zbudli. Biegnij, 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 biegnij. Ale jak on wyprowadzi drugi atak jakiś? Mam przerąbane. O! Ile życia. Nie potrafię zrozumieć tych ataków. Teraz będziemy mieć taki. No jak już go zdaszowałem, to wiedziałem, co się wydarzy. Mam taki. I dużo szału. Użyłem tego, bo wiedziałem, że będę nieśmiertelny dzięki temu. Taki. Pomóż mi wykończyć tę walkę. To jest teraz moja opera. To jest moja piosenka. A ty. Dychaj. Sayonara. Chcę quick time event, of course. To był tylko pachołek Alpha Nightiba. To, co jest tam na górze, to jest jakiś szok i dramat. Ja pierdzielę. Eve! Pamiętam z pierwszych scen, że one potrafią przetrwać w kosmosie. That's the real Alpha. Wow, the fuck! Swoją drogą, jak taki biblijny anioł trochę, nie? We can't just leave the Alpha Nightiba here. Lily, use all my body cell power to overcharge the railgun. What? But there's no way you'll survive. It's okay. This is what I was born to do.
Nie robimy takich rzeczy. Nie robimy takich rzeczy. Nie zgadzam się. Ja mogę coś wcisnąć, żeby to odpalić? Tak. Mogę strzelić? Więcej! Więcej! Lily, my attack was blocked. Find a way to open its eye again. Halo! I'm analyzing it now. Przepraszam. I've got it. The eyes on its side are connected to the nerve system. A direct hit. Ale jestem tak podekscytowany. Ja nie mogę teraz uników żadnych robić, po prostu strzelam, dostrzelam. No jeśli chodzi o taką kinową wręcz przygodę, to ja nie wiem, czy coś lepszego w tym roku może się pojawić, nie? God damn! To co? Zdychaj! Jak się cieszę, że ma złote włosy teraz. Spada jak gwiazda. It's a signal from the colony. Please hang in there. I sent out an SOS to the colony. Please, somebody, anybody, we need help! Zaraz się okaże, że to Adam dostał jakiś fajny strój. Nie, no kapsuła pewnie ratunkowa, tak? Samo leci. Thank you, Lily. Demogorgon. Ale to była walka z bossem. Ale faktycznie trochę mnie nie było, bo tam mnie ostrzegali, że chcę, muszę załatwić wszystkie sprawy, bo mnie nie będzie długo. Ona przeżyła w ogóle. No tak, w sensie chodziło o to, że w razie czego to ona by spadła, bo musiałaby się wyłączyć, więc spadła, no właśnie, spadłaby po prostu na ziemię z siłą grawitacji, uderzyłaby i się rozbiła. Tak, zgadzam się. No zrobiła robotę, no. No urocze to jest. Strasznie.